W tamtym, w, tamtej, w, tamtym, w tamtym nagraniu co było niepełne, to właśnie dokończę co tam, co tam było, prawda, i się nie nagrało przez jakieś tam zakusenia falowe to mówiłem ogólnie o, 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 mikrof, o, 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 o mikrofonach i nawiązaniu do tego pierwszego filmiku związanego z teorią muzyki taką, nie Swobodną dość, że po prostu gitarę można także nagrywać nie tylko przez interfejs i kartę muzyczną z tym, z podłączeniem na, te, na tą przejściówkę z mini minijack, jackiem do kabla normalnego, gitarowego, ale też klasycznie podsuwając mikrofon pod wzmacniacz, nie? nie tylko, że mogą wystąpić takie buczenia, różne zakłócenia, jak jest podłączone tam pod kontakt z, uzie, z uziemieniem, jakieś, jakieś klimaty związane, nie? Ja to mam nawet na interfejsie mi wychodzą takie rzeczy, jak mam podłączone pod, pod gniazdko, nie? Po prostu, po, po prostu to wszystko, bo mam jedno gniazdko akurat, nie? Ale to można załatwić po prostu bramką szumów, nie? Reduction. to zaraz przejdę, bo to już. już to jest ta bramka, nie? Ta, to jest noise gate. Jest różnica. raz, 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 raz. To, ten flęczar, to, w... to było w nawiązaniu do takich fal mózgowych, co, co tam, ten program kiedyś, taki symulator narkotyków iDozer był, ale w Kuledicie też był ten Rual Beats. Czy yy, yy, coś w tym stylu? Yy, to było związane ogólnie ze stanem, takim jaki yy, yy, ludzie mają w półkulach mózgowych, nie? Że w fale alfa, teta, delta, yy, co tam jeszcze? Beta, gamma yy, i takie klimaty, nie? Yy, dobra, yy. No i, no i właśnie te, te jakby wtyczki, ten flanger czy tam phaser, nie? Ten błękitny i ten niebieski, no to to jest w ogóle. Ta sekcja do, do tej gitary to jest ten pedalboard tak zwany, co gitarzyści używają to normalnie i mają takie efekty, takie kostki, nie? I to się podłącza jedno z, z drugim i oni mają takie efekty, nie? Ale to, to są normalne takie efekty, jakie tu są we FL, nie? Bo też są te delaye, te opóźnienia, no tu, tu, tu jest tak samo. Chorusy, chorusy, flangery, flangusy, to jest też podobny klimat, phasery, no dobra. Ten przester można robić na wokalu, nie? Taki jak z megafonu, tutaj przez te Blood Overdrive, to jest, to jest, to jest, to jest, taki, to jest taka gitarowa wtyczka typowo pod no, właśnie, gitary, nie taki wzma wzmacniać jakby head czy, czy combo, coś tam można to właśnie przez ten patcher też patcher robić, wybierając tam opcję. Ja tutaj już włączyłem no, distortion. distortion Tutaj jest tam jakieś wzmocnienie, ten boost z tego nie lub bez tego, raz, 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 raz i to wiadomo, słuchawki najlepiej mieć zamknięte, nie półotwarte do takich klimatów, półotwarte to Bardziej do robienia muzyki, nie? Bo się tak u uszy nie męczą, a zamknięte do nagrywek. Nie jest to regułą, bo można na pół otwartych też robić, tylko po prostu uważać z głośnością, albo po prostu nagrywać bez tego efektu. Bo chodzi o to, że takie efekty, y co mogą przesterować dźwięk, y mogą po prostu wychodzić i się pojawiać się, nie? Niepotrzebne. Można to więc później już nakładać na wokal y czysto, na sucho nagrane.

To jest właśnie związane z, ze słuchawkami i przenoszeniem się dźwięku na mikrofon. Tego presetu ja na przykład ugry, używam do solówek, nie? bo on dobrze, on dobrze brzmi klimatycznie z, z tym. Z takim klimatem tego heavy metalu, nie? Tu mam też swoje te presety, na których robiłem właśnie jakieś takie gitary jakby akustyczne, nie? To by po prostu czy dabowe, nie? Do, czy tam do metalu, swoje to wszystko wychodziło z tych fabrycznych, nie? Tych presetów ja to zmieniałem po prostu, co mi się podobało, podobało. Zamieniałem, zamieniałem te, te, te efekty i tak dalej, nie? I właśnie nawiązując dalej, na przykład do, do tych wtyczek, jeszcze raz. Raz, raz. Big up! One up! Ja mam! Rhythm No więc właśnie to są takie jazdy dapi dancehall, nie? To jest właśnie ten preset i ja tam poprzerabiałem tam na, na, na swoje. Ale to, to do wokalu nie jest, chociaż używałem to na początku w tym kawałku Storm, nie? Taki eurodensowy, bo tam w, w, w tym y, stylu właśnie takie były regowe klimaty, że rapowali w tym stylu, nie? Yy. No, ale tak. Y, różne są y, patenty y, na te zmienianie wo wokalu. Y, tutaj od, y, mam pozgrywane na przykład y, ten Mic Modeler y, Antaresa, to kiedyś jeszcze za czasów y, Kuledita to było, nie? Y, to, to po prostu. Róż To po prostu różne symulacje tam yy, mikrofonów nieprofesjonalnych, dzięki którym yy, można uzyskać yy, takie jakieś lepsze brzmienie, nie? Yy, z, nawet z takich mikro mikrofonów budżetowych. Ra yy, no, zmieniają po prostu tam. Yy, 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 yy efekt zbliżeniowy, nie te proximity efekt e, e, saturacja, prawda, lampowa e, można, można po prostu to mie mieszać, te, te różne te jakby próbki tych, tych brzmień, tych mikrofonów nie? i uzyskiwać w ogóle inne brzmienia. Charakterystyki są tam ósemkowa, omnidirectional, omnidirectionale, cardioid, filtr dolnoprzepustowy. I ba tam bajery, rowery. Ja w ogóle to używałem w paru kawałkach. Używałem to w kawałku kiedyś w aktorstwie. Coś tam może jeszcze było. Jako jakoś, jakoś, w każdym bądź razie od, od tego kawał od tych kawałków, nie? Jakoś to tak licząc w górę, coś tam może by się jeszcze trafiło. To też odkryłem w ogóle. To jest e, darmowa wtyczka w, Vocal King. E, nagrywa, e, nagrywałem, e, nagrywałem, e, nagrywałem na niej e, kawałek i w ogóle ten, e, ten taką taki, taki jakby e, e, epkę e, władca iluzji. Co tam były kawałki, kawałki, też, które na mnie oparte, oparte na tekstach, które na mnie w przeszłości wywarły wrażenie i przez swoją poezję. To na przykład Kazimierz Dąbrowski z, 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 miał taki wiersz: Posłanie do nadwrażliwych. O, o, i jeszcze była e, e, i jeszcze była e, 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 z piątego przykazania nie klubowicz e, Martyny e. Pamiętam to przez treści ze szkoły, na przykład w czwartej klasie podstawówki, ja to czy, czytałem, wertując podręcznik, i po prostu yy, szok, nie? Jak to przeczytałem, wrażenie na mnie to zrobiło i zapamiętałem na tyle lat, to nie? Że takie porównanie jako siłę ma poezja i w ogóle uświad w uświadamianiu yy, i. No i, i po prostu wrażenie piorunujące wręcz, nie? Dlatego po latach to wziąłem się za to już właśnie w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej epce w tej Epse, w tej P... Iluzji to też wyniknęło z, pomys z pomysłu jakby inspiracji taką grą chyba the, the Cult RPG, nie? RPG czy jakiś dodatek do tej gry chyba Under the Veil, nie? Coś pod Velonem, czy out the Veil za, 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 za Welonem. W każdym bądź razie to się odnosiło do takich spraw matrixowych, nie, rzeczywistości i tam była, e, te, 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 czy, czytałem tam jakiś kawałek tego i e, było odniesienie do jakiegoś jakby Demiurga czy tam pseudoboga, nie, i że on taką akcję zrobił w tej grze, a to w ogóle ezoteryczna, okultystyczna akcja, nie? Z, 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 z tym przekazem i tak samo zrobiłem sobie tego screenshot, sh, sh, szata i yy, 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 yy. Po prostu tekst napisałem po jakimś czasie, nie? I to jest taki kawałek gitarowy. Tam w ogóle na, na, na tych kawałkach to właśnie dominuje ten, ten klimat, nie? O, to miało być przed ten. To miało być jeszcze rozwinięte. Miałem tam jakimś dodać po kawałku narkoman, który w ogóle też tak nie, nie do końca jestem zadowolony z tego, bo raczej chciałbym bo ta, jakoś to inaczej wszystko tekstowo, nie, merytorycznie przekazać, że to bardziej chodzi o to, że jak osoby nadużywają tych narkotyków, czy w ogóle to są w takim jakiej, jakimś fazie jakiejś, nie wiem, tej duszy dojrzałej i w ogóle, no, że mniejsza o to, nie, jakiś tam eta, etap ich naturalny i że Niespodziane, że świat na trzeźwo też musi być czymś lepszym dla każdego, nie? bo to jest kwestia osobi osobista i każdego tam odczuć i percepcji. Nie? To też nie można tak wartościować, nie? bo każdy ma tam jakby swój świat i swoje te wizje. No, i tam miał być jeszcze kawałek, y, który miałem zrobić, właśnie taki cover y, e e e eurodensowych, czy tam, czy tam densowego dan y, kawałka. Y, play and mix, y, twoje ciało, nie? Co tam szaza w refrenie y, 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 występowała. I ten kawałek w ogóle Lastrada też y, zrobiła w takiej innej wersji czy lautowej bardziej, no to ja to chciałem po, pod gitarę jeszcze zrobić, nie? no to, to tak w formie ciekawostki. Eee, dobra, to jakby te, te tematy, co tam w tamtej części się nie dograły, są tutaj. A, i jeszcze było z synchronicznością związane z tematy i tam nawiązywanie do Salamandry, że on tam Grabiński, nie, Stefan wydał to tam w 1924 i w ogóle tam w jego czasach to, to jakby też były te, te klimaty ep epidemiczne, cholera, nie, cholera, Hiszpanka, nie wiem, czy to nie to samo, ale chyba jakoś, coś takiego, jakaś epidemia też była, później wojna, te czasy, czasy wzrostu zainteresowania ezoteryką, nie? Ale to, to wiadomo, że to jest po prostu te, ta synchroniczność i jakby zdarzenia to też wynikają ze zbiorowej mentalności, tak jak modlitwa, nie siłą jakiegoś jakiegoś po prostu zbioru energii ludzkiej, która leci w Stronę negatywną albo pozytywną, i to przejawia się w materii. Nie na takiej zas zasadzie. Duch y, tworzy materię. O. Egregory i takie sprawy, y, te duchoidy. Y, y. No i jakby ja w, w tych czasach 2020, no to też, też była ta epidemia, nie, ale to były dla mnie, no, kurde, piękne czasy, bo w ogóle gitarę dostałem od, od takiej dziewczyny, którą w ogóle poznałem na necie i to raz się z nią widziałem tylko... I mi sprezentowała ją, nie? I później, tam, y, tam w porywie serca i po, y, w dziesięciości takiej, aż do niej pojechałem dwadzieścia coś kilometrów w jedną stronę rowerem. Y, gdy, gdy, gdy ja nie robię takich tras, nie? Chociaż jeździłem przez ten czas y, już tak y, na co dzień, y, praktycznie rowerem sobie y, w okolicach, nie u siebie ale to takie to było też wyczyny związane właśnie z tą taką jakby wdzięcznością, nie, no, no to tak, nie zastałem jej, co prawda, dodzwonić się nie mogłem, bo tam nie miałem już kredytów, zdjęcia porobiłem, nie, ale to też taka była duchowa wycieczka, taka podróż, nie, też w, w głąb siebie, refleksje, medytacje, bo, te, bo to wiadomo, tak jak na zmęczeniu człowiek ma takie wstany, nie, I na, inaczej myśli też odczuwa i w ogóle no, no to i to właśnie z tymi ludźmi, tak jak myślę, że to ja jej nawet pytałem, czy ona miała jakieś, jakieś potrzeby duchowe z tym związane, nie? Bo y, gitara w ogóle dla mnie progres bardzo wielki dała w muzyce, nie? Bo ja nie wiem, ja już to już w ogóle czułem, że tak stoję w miejscu z tą muzą, nie? Już nawet parę lat temu. No i ten później to wiadomo doszły następne instrumenty te dżembe klawiatura midi mikrofon perkusja nie tam w kolejności różnej i i to właśnie i ona odpowiedziała, że tak, że właśnie, że, że nie wykluczone z tymi klimatami, że miała takie sytuacje, nie? A to w międzyczasie, wiesz, te, jeździłem po tych różnych miejscach, takich odludnych, od nie na tym rowerze, te wycieczki, takie samotne w nieznane, tak jak dzieciak, nie, jakieś, z, z taką fascynacją, nie? Pierwotną, jak kiedyś i ten klimaty, jakieś perfumy w ogóle sporo rzeczy znajdowałem książki rzeczy ubrania jakieś te, te ten sprzedawałem niektóre i tak zarabiałem Aha, gitara basowa jeszcze wspominałem o, o niej że tam rok zbierałem nie też w związku z takimi sytuacjami właśnie powiększaniem instrumentarium no i no i tak z tą osobą się ten kontakt tak jakoś tak też rozpiesz urwał. no ale to tak jak właśnie z tymi starymi duszami ja myślę, że to jest właśnie one się pojawiają, robią rewolucję i znikają nie na tej zasadzie, czy tam zajmują się innymi już przypadkami, tak jak kiedyś miałem właśnie taką dziewczynę poznałem też na necie, przez taki portal społecznościowy, nie, to wiele, wiele lat, kilkanaście, nie, było, i to też z takim klimatem anarchistycznym, ale, ale nie przeideologizowanym, przeideolo nie, z uspowodowanymi nogami, <śm> Taki, taki jakby bliższy tej, tej, tej konwencji anarchistycznej, ale bez takich jakichś ekstremizmów i w ogóle nie za, zafiksowania się na tym, nie. No to byliśmy na skłocie, bo ja byłem w tym stanie, co już, co już się wkręcałem w bardziej, bardziej muzykę już rockową nie, niż, niż, niż rapową. Yy, te jaroczyny stare odsłuchiwałem składanki i, i chciałem no, automatycznie jakiś mieć kontakt z ludźmi z tego klimatu i w ogóle yy, w, te, w jakichś takich miejscach by właśnie i, i się takie osoby przydarzały. Yy, to no to byłem z tą dziewczyną na takim skłocie jednym tam w Warszawie. Wcześniej go chyba szukałem z parę podejść miałem raz w zimę bo bo, bo w ogóle się tam yy, o nim dowiedziałem za sprawą takiej jeszcze innej yy, panny co w ogóle jakieś yy, takie jakieś techno rave site ps, yy, psss... Yy, Psssite yy, psajt, czy yy, słuchała takie goa site yy, nie wiem jak, yy, czy jak jak to się dokładnie yy, ten ten nie, wymawia yy. Trans, takie wkrętkowe dla tych, tych nie? no to tak się tam jakoś nie ustawiłem, bo nie dotarłem. To, to takie różne zimą z buta też. Później, później sam tam byłem, też tam nie dotarłem już. Czy w? Wcześniej, już nie pamiętam, jak z tą chronologią dokładnie było, no ale dobra, w końcu z tamtą się panną ustawiłem na Starówce, pojechaliśmy tam nocą na ten squat, nie, byliśmy tam z pół godziny, bo jakaś taka muza, ja tam, ja myślałem, że to, to będzie taki punk typowy, typowy z galopem, nie, a oni tam grali jakieś takie dziwne TT. To wyszliśmy stamtąd i chodziliśmy po mieście nocą. Gadki takie normalne, filozoficzne, nie głębsze. I, i spokój. To też taka osoba z takim może nie artystycznym klimatem w praktyce, ale czuła te rzeczy i dobra rozmówczyni, nie? Kumata. W ogóle też na, na przystanku dopiero jakoś tak zauważyłem figurę, że przecież ma niezłą i, i jakby zacząłem, zacząłem na nią patrzeć tak, tak jak na kobietę, nie? w takim sensie tym tam atrakcyjności. Czyli to też nie znaczy, że z, ka z każdą kobietą jest taki, jest taki klimat, nie? Od razu powiedziane, bo ja to tak nie, nie patrzę akurat na, na, na te sprawy. Też, też może nie mam takiego doświadczenia wielkiego, nie? A na, nawet go nie szukam. Bo jakby te, co mam, to już wystarczające. Zresztą to z tych koneksji, to nie jest moja droga, te związki, te romansy, to wszystko, to... Nie, próbowałem i to, to jest dla mnie jakaś taka ograniczająca opcja w tym tym, nierozwojowa, nie, kumam, bo niektórzy może, jak ja byłem na tamtym tym levelu może duszy, duszy dojrzałej, gdzie takie sytuacje się przerabia, emocjonalne, nie, zawirowania, psychodramy, to może to było dlatego potrzebne, a, a teraz to już raczej nie. Nie mam weny na takie rzeczy. No i jeszcze w związku z tą synchronicznością, nie, to też pamiętam, właśnie z tym radia słuchałem ostatnio i, i kurde, przypomniało mi te właśnie te starsze, stare czasy, czy tam starsze, tego właśnie chaosu i romantyzmu, nie? i, i tych, tych, tych związków szukaniem, tam nie wiadomo czego I, i w radio właśnie nocą, nocą ogólnie są lepsze kawałki i ten i reklam tych nie ma, nie i w ogóle y, y, jak, jakieś takie ambitniejsze ambitniejsze rzeczy. No i się y, jakoś pojawiło, w ogóle tak zaczęły się pojawiać te kawałki i praktycznie jeden po drugim z tych starych czasów, czy tam starszych, co ja słuchałem ich, nie? Jakaś tam budka z sufera, jest taki samotny dom, coś innego ich, y, y, ten sztywny pal Azji, y, wieża samotności, czy jakoś tak y, po, bardziej po muzyce ten kawałek y, y, poznaję niż, niż w tym tytule w ogóle The Cure, The Boys, Dont Cry to tak samo jakoś się pojawiło z dziwną akcją. Taki zespół post-punkowy, czy tam nowofalowy, lub zimnofalowy, cold waveowy, nie? No i te, takie rzeczy i, i, i to mnie zaczęło w ogóle taki nastrój ten, tych reminiscencji, refleksji nakręcać. I, I tak pomyślałem to z tą synchronicznością, że kurde, jednocześnie z tymi czasami, że, że one miały swój klimat, wiesz, nastrój też taki fajny, bo wszystko jakby ma swoje blaski cienie, nie? E, plusy i minusy. I, I kolejny temat romantyzmu się włączył, jakby e, też. E, Nadało to jakieś takie yy, z powrotem. Yy, yy. Klimaty do y, zastanowienia się nad y, brzmieniami nie, w muzyce i, jakby, może y, przypominaniu sobie tego, nie, bo ja w ogóle te, te klimaty, te punkowe czy tam y, bardziej krastowe, y, y, jeśli, y, jeśli chodzi o korelacje z tymi gatunkami bardziej podziemnymi, co wyszukiwałem, i wspominałem o tym industrialu, cho, choćby, czy Agrotech, czy te, e, IBM. I ogólnie taka elektronika bardziej, bardziej niszowa, ale tak samo ten death metal i, i, i te subgenry, co tam wspominałem, jakiś tam funeral doom, doom metal, e, e, no różne klimaty, jakiś tam pagan, viking, e, viking, e, bleku trochę. E. To wszystko jakby się u mnie włączyło, u mnie, u mnie za, za, zaczęło od właśnie jakby grzebania w tych, pod, względem, pod względem archeologicznym, w tych właśnie takich, takich sytuacjach jak te ziny, nie? skany zinów, właśnie pankowych, trochę metalowych, polskich, jakieś, jakieś 80-90 lata, nie. No no, no, i, no i tyle, bo jakby też z tą, z tą muzyką, to też byłem od dzieciaka jakoś obeznany, bo, bo wszyscy ludzie mieli te klimaty, nie? O, I tak też wspominam z jakąś tą nostalgią, mimo że nie chodziłem na takie festiwale, jakieś, jakieś nie wiem, czy nawet te bardziej popularniejsze jak były Inwazja mocy, nie? co tam w 90. w połowie 90. lat do, do 2000 roku trwały, a w ogóle o, o tym jakby sobie Y, przypomniałem czy w ogóle dowiedziałem się tam za sprawą y, takiej książki o polskich morderczyniach, nie? I tam taka babka y, co tam chłopakowi y, y, kosę sprzedała, nie? Y, na na jakiejś tam libacji. Y, wspominała, że kiedyś właśnie zbyłem, to właśnie taki, y, 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 jeździła po takich y, właśnie y, eventach, nie. Y, i, I mnie to tak zastanowiło, wiesz, od razu mi się wkręcił już ten no, sentymentalizm, bo to jednak te, te 90 lata to było coś innego, nie, e, jakieś dyskoteki szkolne chociażby, ja nawet w tym 2020, nie, to jakoś mnie wzięło na tych e, zacząłem sobie z, e, jakieś, e, co ja tam miałem, jakiegoś tego Captain Jacka, te, 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 ten kawałek, ten główny, nie, to tam, pararariraro... Right, left, left, right, nie, i tak dalej. I to też mnie nakręcało, jakby to w związku z tą atmosferą tej przyrody, tego wszystkiego, co wspominałem, tych perfum, tych yy, wycieczek, yy, bycia sam na sam ze sobą, w ogóle ze światem, jest jakąś taką duchowością, czymś innym, nie. Yy, jakby świat w obliczu zarazy, nie takie apokalipsy, jakiegoś końca, yy, na styku rzeczywistości różnych. Poezji, przewartościowywania rzeczy, co zresztą u każdego to chyba w, w czasie tym, tego lockdownu wychodziło, nie? W mniejszym czy w większym stopniu jakieś poszerzanie tych, czy powracanie do jakichś hobbystycznych spraw, na które kiedyś nie mieli czasu, nie? Bo tam rodzina, czy tam dzieci, czy praca, kariera. No jakby no i taki klimat nie yy, wynik no jakby to, to było właśnie to, o, 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 o czym yy, tam nawijałem, nie? W tamtej części, co się tam nie, nie zgrało. Z tą panną jeszcze na tym przystanku, co mówiłem i tym skłacie, to też właśnie jakoś ten klimat też się tak dziwnie urwał, i to dla mnie było yy, zastanawiające. Ostatnio sobie to przypomniałem po latach, i tak mówię, kurde, no też się tak rozpierzchło dziwnie, nie? ale te ludzie się powtarzają tak jak dziewczyny ja też za, zauważyłem, że, że nie, nieraz te osobowości to się yy, po, powtarzały nie? i ten ja miałem tak, że jakby, jakby szukałem w tych, w, tych, w tych dziewczynach, czy kobietach właśnie jakiegoś jakieś klimatu, czy, czy, tam, czy tam wiedzy, nie? która mi była potrzebna na tam jakimś danym etapie, a bardziej niż po prostu jakieś, jakieś afer tych nie? miłosnych. No i, no, i tak jak tak, 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 zauważyłem, to były właśnie takie y, bardziej rozwinięte osoby i też duchowo, nie? I y, 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 jakby ja, ja na tamten czas y, po prostu byłem jakby na innych sprawach zakotwiczony, nie? Niż one zakotwiczone były, albo w ogóle nawet nie używając tej metafory, nie? Tylko po prostu inne częstotliwości, no bo ludzie to takich częstotliwości, jak właśnie o to chodzi, z tym uczeniem się takich różnych spraw i rozwijaniem, nie? Personalnym czy duchowym, to to jak zwał, tak zwał, nie? Na jedno wychodzi. Dzięki temu podnosisz swoją wibrację, no jakaś, to wiesz, to wchodzi myślenie, ta elektryczność w mózgu, aury, to wszystko, wszystko działa i ściągasz innych ludzi do siebie. Nie automatycznie, którzy cię rozwijają lub zatrzymują na jakimś jednym poziomie, etapie. Nie? Ja też zauważyłem, że też osoby jakby z tamtych czasów taki, taki, tego, tego romantyzmu i chaosu to też zaczęły odbijać naturalnie, nie? no bo też już nie, nie, nie mamy właściwie o czym gadać nie? na dłuższą metę, bo ja tak w, w, muze, w muzie siedzę, nie wkręcam się w jakieś tam swoje studia, w sensie wiadomo jakie prywatne, yy, no y, alternatywne, nie, y, nie żadne te uniwerki i tak dalej, papierki, y, bierki, <grywki> kontenerki, y, no i no to y, wiadomo, y, ci ludzie to też y, jednak jakieś tam obe, obe, obeznanie w tych, w tych sprawach też, y, mają lub, lub lub mieli mieli a nie wiem czy teraz mają na ten czas ale klimaty, no jak oni dalej tkwią w tej opcji, opcji tego romantyzmu, chaosu, narkotyzacji, alkoholizacji, no to toksykomanii ogólnie, no to i tych związków toksycznych mniej, bardziej e, bluszczowania się, tam e, zak, e, zakleszczania na takich sprawach właśnie tych, tych psychodram, e, melodramatów, no, no to, no to, to, to Automatycznie, oni przerabiają tam te, te swoje po prostu sytuacje, ja przerabiam już coś innego, nie swoje, bo tamto mi wiem, że mi nie służyło po prostu i się kończyło, dlatego ja na przykład się nie, cały czas w ogóle w to nie wkręcam i jakiś tam dystans mam wewnętrzny i w ogóle. Czy, zielona lampka mi się częściej zapala, nie? nie? Co do ewakuacji? Nie? niż ruszenia w jakiś temat, jakieś jak, 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 jak randkowania czy w ogóle y, y, takich spraw, bo to tak, tak się kończy, nie jakieś tam endorfiny i, i te yy, dobra, mniejsza te pierwiast, pierwiastki co się tam yy, 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 uaktywniają yy, no no i no, 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 no i co tyle nie yy, 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 yy. Z tego, z, tego, z, z, z tego dodania tych informacji, co tam było, nie? tak na tym, na, sp na speedzie, w sensie tym, szybkości naturalnej, nie? bo ja to czysto w ogóle nie używam jakichś takich specyfików od, od lat już. Nie? W sylwestra się napije czasem szampana. Yy, a, a ten. A jakiś tam w międzyczasie. Ja, ja, jakieś inne sprawy, to, to, to nie, nie, w ogóle nie, nie używam. już Jakoś naturalnie mi to przeszło. Jakoś nie wiem, wyrosłem z tego, czy w ogóle nie, 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 nie potrzebuję już tego. Już wkręcam, jakoś bardziej się myślę, nastawiłem na te sprawy duchowe, i to mi po prostu dostarcza wizji i w ogóle jakieś jakiegoś takiego nat natchnienia, i uniesienia, i. No można odnaleźć w sobie po prostu te, te, te sprawy, nie potrzeba jak zewnętrznych nie? bodźców i tam tych tablic Mendelejewa. Dobra, tyle, Pisa.